Słuchajcie kochani, na moim kanale kilka dni temu wybiło tutaj 70 000 subskrypcji, dlatego postanowiłam nagrać dla Was odcinek specjalny, jakim będzie Q&A. Na moim Instagramie, a także tutaj na YouTubie mieliście możliwość zadawania mi pytań, wybrałam 10 z nich, które wydają mi się najciekawsze, dlatego za chwilę na nie odpowiem. Nie przedłużając, zaczynamy. Kto wspierał Cię najbardziej, gdy rozwijałaś się muzycznie? Staram się rozwijać muzycznie cały czas, nie wydaje mi się, abym rozwinęła się do tego stopnia, żebym mogła przestać, ale też chyba wokaliści tak mają, że musimy pracować cały czas, nie tylko wokaliści, ale ogólnie muzycy. W każdym razie największe wsparcie oczywiście otrzymuję od mojej rodziny, od moich rodziców, moich dziadków, mojej siostry, od moich najbliższych przyjaciół i to oni towarzyszą mi cały czas w mojej drodze na szczyt. Praktycznie po każdym filmie, który dodam tutaj na kanał, dostaję od nich opinie na temat tego, co stworzyłam. Nie zawsze są one pozytywne, ale właśnie dzięki temu staram się bardziej myśleć o tym, co mogę poprawiać i jak się rozwijać. Wolisz nagrywać covery w języku polskim czy angielskim? Jak łatwo zauważyć, może na moim kanale znajduje się tutaj więcej piosenek w języku polskim, a to dlatego, że uwielbiam nasz język i uwielbiam przekładać teksty z języka angielskiego na język polski, ale do tego wrócimy w kolejnym pytaniu. Z tego co pamiętam, już gdy byłam małą dziewczynką, lubiłam tworzyć swoje polskie wersje do utworów z High School Musical, do piosenek Demi Lovato z Camp Rocka i zostało mi to do dzisiaj. Jakie jest Twoje top 5 ulubionych wokalistów? Pierwsze co przychodzi mi do głowy, pierwsza osoba, która przychodzi mi do głowy, to oczywiście Beyoncé, moja królowa. Jest mi trudno wymienić chyba tylko 5 osób, które tak bardzo lubię słuchać. Jest ich multum, uwielbiam słuchać różnych wokalistów i polskich, i zagranicznych, ale osoby, które przychodzą mi teraz do głowy to właśnie Beyoncé, Sheeran i Alicia Keys. Ile zajmuje Ci nagranie coveru? Jeżeli mogę być z Wami szczera, najszybsze nagranie coveru w historii kanału od samej podstawy, czyli od stworzenia tekstu, od stworzenia polskiej wersji, przez stworzenie muzyki, nagranie wideo, zmontowania wideo, obróbki muzyki, aż do wrzucenia trwało 8 godzin. Tak, trwało 8 godzin, to był rekord, ale nie mieliśmy innej możliwości, czas nas po prostu oszukał, że tak powiem, ale udało nam się, byłam w szoku. Nie wiem, naprawdę opatrzność boska wtedy zadziałała w 100%. A jeżeli mam czas, nic mnie nie goni, to taki cover tworzy się przez 3-4 dni. W jakim wieku zaczęłaś się malować? Szczerze mówiąc, zaczęłam malować się bardzo późno, bo dopiero na studiach, czyli mając 19 lat. Wcześniej oczywiście próbowałam, używałam maskary, fluidów, różnych innych pięknych rzeczy do buzi, ale nigdy nie interesowało mnie to w jakiś szczególny sposób. Zawsze stawiałam na naturalność. Natomiast wszystkie te makijaże, które możecie zobaczyć podczas oglądania moich filmów, nawet ten dzisiejszy, są zrobione przez moją siostrę. Moim zdaniem robi to ona bardzo profesjonalnie i uwielbiam oddawać się w jej ręce. Dziś tutaj pojawi się nazwa jej profilu na Instagramie, abyście mogli zobaczyć, jakie cuda tworzy. Czy stresujesz się, gdy ktoś włącza Twój film przy Tobie? Jest to dla mnie troszeczkę krępujące, ale też może troszeczkę się boję, że za chwilę usłyszę ale beznadziejne. Kiedy puszczają mnie moi znajomi, biegnę do komputera, żeby szybko to wyłączyć albo wyciszyć. Jakoś no troszeczkę mnie to krępuje, ale nie wiem, może kiedyś przywyknę. Jak przeżyłaś zrobienie septuma? Przeżyłam, zrobiłam, przeżyłam. Znaczy nie zrobiłam, bo zrobiono mi go, ale przeżyłam. Było... nie było źle. W ogóle nie było źle. Byłam pewna, że przeżyję największy ból swojego życia, ale zrobiłam sobie taką hierarchię bólu. Pierwsze pobieranie krwi, drugie tatuaż, trzecie septum. Septum nie bolał mnie w ogóle. Było to po prostu dziwne uczucie, ktoś przekuwał mi coś przez noc, przechodzi mi jakaś igła, ale nie było źle. Gorzej natomiast było, kiedy to wszystko się goiło, następnego dnia miałam strasznie twardy nos, nie mogłam go dotykać, ale da się to przeżyć, więc jeżeli zastanawiacie się nad tym, róbcie. Ja jestem zakochana w moim kolczyku, uwielbiam go. Moi rodzice nie, ale ja tak, więc róbcie, róbcie, róbcie. Ile tatuaży masz na dzień dzisiejszy? Specjalnie przed nagrywaniem obliczyłam, żeby nie marnować czasu. Na dzień dzisiejszy mam 15 tatuaży, z czego większość wykonana przez moją siostrę. Gdzieś tutaj pojawi się nazwa jej profilu na Instagramie, abyście mogli zobaczyć, jakie cuda tworzy. Tak, zajrzyjcie. Skąd bierzesz tłumaczenia do swoich piosenek? Po pierwsze, nie tworzę tłumaczeń, tylko polskie wersje. Zaśpiewanie piosenki słowo w słowo w języku polskim z języka angielskiego byłoby niemożliwe ze względu na ilość sylab, a także na akcenty. Dlatego denerwuję się, gdy dostaję komentarz złe tłumaczenie. Może dlatego, że nie jest to tłumaczenie, a w opisie zaznaczyłam, że nie jest to tłumaczenie. W każdym razie, tak jak mówiłam już wcześniej, tworzę polskie wersje sama lub czasami z pomocą mojego znajomego Mateusza Walczaka. Tutaj gdzieś też pojawi się nazwa jego kanału. W zasadzie Mateusz Walczak. Zaglądajcie, jest warto. Również to, że polskie wersje są bardzo piękne. I już ostatnie pytanie, moi drodzy. Kiedy kolejny utwór TPM? Kochani, tworzymy materiał na płytę, jest już coraz więcej piosenek, coraz lepszych piosenek, szlifujemy to, co mamy i musicie uzbroić się w cierpliwość, tak samo jak my, ale obiecuję, że będzie warto czekać. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. W komentarzu napiszcie, jaką piosenkę chcecie usłyszeć już za tydzień, a także zajrzyjcie na Instagramy mojej siostry, na Instagrama Fanty i Leny, które bardzo często pomagają mi przy nagrywaniu wideo. Zajrzyjcie na YouTube'a Olka, dzięki któremu moja muzyka jest taka piękna, a także na YouTube'a Mateusza, który ostatnio pomaga mi w moich polskich wersjach.